Procedowany punkt, dlaczego ta zmiana uchwały nr 48 łamane przez 321 łamane przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 w sprawie badania statutu szpitalowi miejskiemu, tym razem sekretarzowi imienia Gabriela Narutowicza w Krakowie, projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1115, drugie czytanie, ponownie referuje pan dyrektor Kuba Łacza. Dziękuję, proszę Państwa, jest pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej. Zatem stwierdzam, nie ma poprawy do trzeciego czytania i proszę o głosowanie. Przygotowanie mamy gotowe. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały z druku 1115? Kto jest? A, ma Pan Radny Pietrusz, mamy problem, bardzo proszę coś sprawdzić. Jeszcze nie ma, tak? Tak, czy głosowanie jest, tylko że u Pani dobrze jest prawo, że znajdzie Pani prawie. No u mnie było głosowanie za już. Proszę jeszcze Panią Radną Maliszewską sprawdzić. Znaczy urządzenie oczywiście Pani Radnej Maliszewskiej. Proszę, nie ma Pani tak. Panie Radny Stasiu, jestem za. Czy u Pani Radnej Maliszewskiej jest wszystko w porządku, czy nie? Dajmy się uwagę, Pani Radny. Państwa, procedujemy druk 1115. Jesteśmy w trakcie głosowania. Czy wszystkie urządzenia u Państwa są sprawne poza tylko tym jednym? To poczekamy chwilę. Też problem jest? To jeszcze u Pana Radnego Stanowego jest też jakiś problem z urządzeniem? Nie stajemy, nie wiem, co to się zdarza. Tylko proszę Państwa, czy możemy głosować wreszcie? Jeszcze Pan Radny Stanowy, bardzo proszę. Czy wszystko w porządku Pani Radnej Maliszewskiej? Dziękuję, jeszcze Pan Radny Stanowy. Słucha Pana Radnego? Nie, na razie głosujemy urządzeniem, Panie Radny. Jeżeli Pan głosował urządzeniem, to bardzo proszę, jeżeli nie, to proszę podejść do głosu. Tak, głosujemy ręcznie, proszę Państwa. Bardzo proszę o zajęcie Pani do liczenia głosów. Przypominam, głosujemy druk 1115 dotyczący zmian statutu Stylecznego Narodowika. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.